Aleksandra Gronek-Piotrowska, to jest kolejny odcinek Kasy Biletowej. Za chwilę powiem Wam, na jakie wydarzenia kulturalne warto wybrać się w tym tygodniu. Zapraszam. Obok tego wydarzenia nie będzie się dało przejść obojętnie. Czas na Święto Kielc. W piątek swoimi atrakcjami będą Was kusić przez całą noc instytucje kultury. Z kolei sobota i niedziela to czas wydarzeń plenerowych, podczas których wystąpi m.in. tegoroczna laureatka Diamentowego Scyzoryka. Mam nadzieję, że już 26 czerwca spotkamy się wszyscy na Święcie Kielc. Do zobaczenia. A na kolejne wydarzenie zaprosi Was... Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Rubik i serdecznie zapraszam na wyjątkowy koncert 26 czerwca w Kielcach. W Amfiteatrze Kadzielnia odbędzie się prapremiera mojego najnowszego oratorium do tekstów Zbigniewa Książka Z powodu mojego imienia. Jest to wyjątkowy utwór poświęcony chrześcijanom prześladowanym za wiarę na całym świecie. 110 wykonawców, orkiestra symfoniczna, chór, soliści, narrator i ja jako dyrygent. Do zobaczenia w Kielce. Tak było w zeszłym roku. Szklarki to jest zalążek przemysłu szklarskiego. Na szklarkach młode pokolenie może się uczyć, jak w przyszłości produkować szkło ręcznie dmuchane. A jak będzie w tym roku? Przekonajcie się sami 26 czerwca w Sielcu koło Staszowa. Tego wydarzenia nie przegapią nawet Margaret czy członkowie zespołu Dżem. No i przy okazji zaśpiewają dla Was. W naszym wykonaniu to kompletnie nie przypomina capoeira, ale jeśli Wy chcecie się przyjrzeć bliżej tej efektownej sztuce walki, to koniecznie przyjedźcie 25 czerwca do Buzka Zdroju na warsztaty capoeira. Capoeira być może nam nie wyszła, dlatego teraz spróbujemy baciatę. Raz, dwa, trzy! Jeśli i Wy czujecie te gorące kubańskie klimaty i latynoskie rytmy, to przyjdźcie na koncert kubańskiej wokalistki i tancerki Mili Morena. W seniorach siła. Nasi świętokrzyscy seniorzy pokazali swoją moc chociażby podczas tegorocznego festiwalu Scyzoryki. Niejednego młodziaka zawstydziliby swoją energią. 30 czerwca zatrzymają się tylko na chwilę tam, gdzie kiedyś zatrzymywali się polscy królowie. Przybywają. Gdzie i kiedy? 24 czerwca na Kadzielnie. Kto? Przybywają. Paranienormalni. Kabaret moralnego niepokoju. Nowaki. Kabaret skeczów męczących. K2. Przybywają z premierową odsłoną najlepszego humoru. Polska Noc Kabaretowa 2016. Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy szumi, szumi, żoda i płynie sobie tata. Ach, jak przyjemnie będzie wziąć udział w tym koncercie. Dla niektórych będzie to powrót do przeszłości, dla innych poznanie przeszłości, ale dla wszystkich przyjemność.
A teraz czas na relacje. Zobaczcie, gdzie tym razem się udaliśmy. A teraz czas na zapowiedzi kinowe. W kinie Fenomen, kino na leżakach. Od 24 do 30 czerwca będą odbywały się plenerowe seanse filmowe przed głównym wejściem do Wojewódzkiego Domu Kultury. W repertuarze między innymi film o przyjaźni Ernest i Celestyna oraz Lato w Prowansji, czyli opowieść o typowych nastolatkach, zbuntowani nierozłącznie ze swoimi smartfonami. Gdy okazuje się, że małżeństwo ich rodziców wisi na włosku, zostają wysłani z młodszym bratem do dziadka, którego nie widzieli od lat. Z kolei w kinie Helios już jutro pełna strachu uczta filmowa z jednymi z najmocniejszych horrorów ostatnich lat. Obecność, Obecność 2, Zanim się obudzę i Annabelle. A w Multikinie 25 i 26 czerwca filmowe poranki, w repertuarze m.in. Dzieci z Bulerby. W dzisiejszej kasie biletowej to wszystko. Jest w czym wybierać, dlatego życzę Wam przyjemnych doznań, ale żeby było jeszcze przyjemniej, to na Facebooku czekają już na Was zaproszenia na koncert Piotra Rubika. Do zobaczenia.